ma błyskające światła. Okej, okay, gra zależy na głosie. No to super, widzowie, prosiliście mnie o tą grę, czyli o Dorsy. Ona jest teraz mega popularna. Ja nigdy w to nie grałem i powiem wam szczerze, że ja się trochę boję, bo wiem, że to jest horror, dlatego nie dziwcie się, jak tutaj będzie rage normalnie taki, że mi wybuchnie mikrofon, a wam wybuchnie sprzęt, na którym to oglądacie. No ale dobra, zaczynamy. Nawet szczerze nie wiem, co my tutaj musimy zrobić, ale dobra, o tutaj ktoś, tutaj cztery osoby mogą wejść, to dawajcie, ja chcę z kimś tutaj być, ja nie chcę być sam. Ej no, wejdzie ktoś tutaj do mnie? Czekajcie, tutaj widzę, że super hard mod. Dawajcie, wchodźcie do mnie, ludzie. Dobra, jest tu jakiś super hard mod i mamy trzy osoby, dlatego fajnie będzie team, ale trochę się boję ogólnie. No ale dobra, są trzy osoby, to jest... O, dobra, już w ogóle cztery, to już Essa będzie. No i zaczynamy zaraz, widzowie. Nie wiem, na czym tak zaraz zależy. W ogóle bardzo ładna grafika jest w tej grze. Naprawdę ładnie to wszystko wygląda. W ogóle widziałem, że ta gra jest ostatnio mega, mega popularna też tak, że normalnie bardzo duże wyświetlenia ludzie robią, dlatego zobaczymy, ile będzie u mnie. No, u mnie pewnie 30 wyświetleń tradycyjnie. Nie no, do stówki może poleci, ale... No dobra, ładowanie, ładowanie. Zobaczymy, czy będę w tym teamie, czy będę sam, bo jeżeli będę sam... Nie, dobra, mamy te cztery osoby. Ja się będę po prostu trzymał typów i koniec, nie? Pewnie zaraz ludzie będą wychodzić, bo się będą też bali, ale... Zobaczmy. O, pod tabem mam ten. Game Music, to sobie ściszymy od razu. Bardzo ładna grafika, bardzo mi się podoba ta grafika, naprawdę jest piękna. No, powiem wam, że takie gierki, to już w sensie, to w ogóle nie wygląda jak Roblox, nie? To wygląda jak jakaś, nie wiem. No i dobra, mam jakąś mapę hotel. Okej, okay. Ej, wygląda to dziwnie. Czy coś ludzie biorą? O, mamy kluczyki, dobra. Goście ma kadzidło, czy co to jest? Nie, co ja gadam, jakie kadzidło? Dobra, tu jest jakaś szuflada. Tu coś jest. O, dobra, ludzie otworzyli tutaj wejście. Co wy tu, co tutaj ludzie w ogóle odwiniacie? Ło, tutaj są skórki od bananów, można się wywalić ogólnie. No okej, okay. Powiem wam, że naprawdę gierka jest taka ładna. Co mnie tutaj zjadło? Coś tu chyba było, ale... Ej, ja mam nadzieję, że mi się odradza HP. W ogóle ja ciągle klikam tab, żeby mi się pokazało mi się, ile ludzi jest na serwie, ale... Ej, ale co mnie tutaj tak zjadło? Może ja się na bananie wywaliłem? O kurde, dobra, to ja już tu... Co ci się stało, gościu? Jakby tutaj takie randomowe są momenty, czy... O co chodzi? Ej, gościu! Elsa już się tam chowa, co? Ty, jestem sam z jakimś zuzolem. Dobra. Proponuję się trochę ruszyć. Co my tu mamy? Ej, gdzie ona jest? Ty, gdzie ona się schowała? Halo? O nie, mam jakiegoś rage'a. Co to jest? W sensie rage'a. Jakie fajne! Nie, ja słuchajcie, miałem jakiegoś tego, dumpscare'a chyba. Revive, dobra, zmarłeś. Okej. Okay. Zagraj znowu, mogę zrobić? A to ja już jestem sam. To po co ja to kliknąłem, skoro ja jestem sam? Ja nie ogarniam tu nic. Dobra, widzowie, mamy team chłopaków ogólnie, jest kozak, jesteśmy sobie z chłopakami tutaj. No to widzowie, co my tutaj mamy teraz do stracenia w ogóle? Jaki deszcz tam jest ładny. Ale dobra, ja nie chcę się odsuwać od ekipy. Ej, no idziecie za nami? Dobra. Ja muszę za nimi iść, bo ja totalnie nie wiem, co tutaj się robi, widzowie, w tej grze. Chyba trzeba jakoś może stąd uciec, czy coś, nie wiem. Czy my w tym pokoju byliśmy? Chyba nie. Co tu jest? Dobra, tu jest ten hotel cały. Jak tu jest dużo miejsca w ogóle? Ło, tam się coś błysnęło. Widzieliście to? Ty, bo my tu chyba poprawne drzwi musimy jakieś wybrać, coś. Ja tam ten gościu, gdzie jest? A dobra, tu jest, Jezu. O! Uciekam! A! I zginąłem, nie no, naprawdę. April Fools, did you get... No naprawdę, czy to jest jakiś żart, czy co?
Za 30 Robuxów można się odrodzić tylko. Ale słabo, nie? Dobra. Lecimy jeszcze raz. Ale kurczę, szkoda, bo mieliśmy mega dobry team, słuchajcie. Wow. Co tak ciemno jest? Dobra. Wchodzimy. Mamy kolejny team chłopaków, ale ten team chłopaków jest co najmniej trochę dziwny. Widzowie, zostawcie lajka, żeby nie było tego rage'u, bo... No coś czuję, że nie będzie tutaj za ciekawie. No i dobra, jesteśmy sobie z nimi. Wszyscy wyglądają bardzo dziwnie, jakby to byli jakaś... Oni wszyscy wyglądają jak jakaś grupka hakerów, nie? Naprawdę. Co wy odwalacie w ogóle tutaj? Dobra. Naprawdę, zostawcie lajka, widzowie, nie? Bo ja tutaj się cykam. Ale ja nadal nie znam celu tej gry, o co w niej chodzi w ogóle? Dobra, teraz już wiem, że trzeba gdzieś iść tu. Chyba. No i mam klucze. Otwieramy to. Pyk. Chodźcie ludzie, idziemy. Gdzie wy tu jesteście? Gdzie, a tamten gdzie jest? Nie wiem, gdzie został, trudno. Chodźcie, idziemy. Ogólnie to nie wiem też skąd te potwory wszystkie się biorą. Co to jest? Czemu tutaj ktoś chodzi? W sensie tu chodzi ten Jeff the Killer, nie? Ty, a on za mną jeszcze co jest? Bo ja nie wiem. Już chyba wszyscy poginęli w ogóle. Trzeba się chować w szafie, czy co? O nie, on tu idzie! Szybko do szafy! Dobra, schowałem się w szafie. O nie, 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 uciekam! Nie, co to jest? Nie, szczerze, ten jumpscare nie był straszny, w ogóle on nie był straszny. A szczerze, w tej grze te jumpscare w ogóle nie są straszne, to są takie mega do kitu, tak szczerze. Dobra. No i znowu, że kurczę, zginął. Ej, to jest trudne bardzo, ale bo my gramy na tym super, super, mega, duper hard, nie? A ja bym chciał normalne na przykład. Czekajcie, tutaj jest zacie 4. Ja bym tutaj chciał. Mam teraz w teamie jedną osobę, która wygląda na mega ogarniętą, dlatego ja za nią chodzę. Co to tu idzie? Co to jest? No ale halo, trzeba się poślizgnąłem chyba na bananie, aha. Okej. Okay. Kozak. Dobra, tym razem grałem w tryb łatwy, ale niestety tylko z jedną osobą, bo nikt nie chciał wchodzić do teamu. Są 4 osoby, może jeszcze potem spróbujemy. Ale powiem wam, że gierka jest naprawdę bardzo trudna, w sensie dla mnie w ogóle ona nie jest straszna, może o to jakoś zadbali, ale nie no, jedno jest pewne, klimacik jest mega, naprawdę klimacik jest bardzo fajny. Ale no, słuchajcie, ogólnie to no, słabe te rage, w sensie tutaj słabe są te akurat według mnie jump scary, bo one są, nie są w ogóle straszne. Ale dobra, gramy teraz na trybie łatwym, dlatego zobaczymy. Dobra, chodzę za tą typiarą, bo ona chyba ogarnia, ja nic nie ogarniam, tego wiecie. Ja za nią będę ciągle chodzić. No i dobra, aha, bo ta gra polega chyba na przedostawaniu się do innej drzwi, a wreszcie dojdziemy do końca? Nie wiem, ja się nawet nie obracam, bo się trochę boję. Ty, no ale nie gadaj, że ty będziesz teraz ofkować. Nie, dobra, co się robi? Idziemy za nią, bo ja się sam boję. W sensie, no może nie to, że boję, ale ja nie wiem, co tu się robi po prostu i tyle. Mam wytłumaczenie. Dobra, idziemy. Ona coś napisała na czacie ogólnie. Okej. Chyba coś napisała na czacie. No idziemy dalej. Ej, no ten tryb jest dużo łatwiejszy, wam powiem. W sensie to jest już dużo łatwiejsze niż to normalne. Jak on... Kurczę, jak ona ogarnia, ona... O kurde, lagi są. Czy to przez grę... Czekajcie, czy to jest wywołane, że lagi było duża gra, czy tam po prostu specjalnie jakoś było zrobione? Żeby wystraszyć gracza, bo że tam jakiś potwór był po prostu, nie? Dobra, idziemy. Ogólnie to mapka jest teraz ciągle hotel. Chyba kiedyś była jakaś inna mapka. Ale nie wiem, ja tak szczerze te dorsy... W sensie... Mnie te dorsy tak szczerze jakoś nie ciekawią. Nie wiem czemu na to jest taki ogromny hype. No, o dobra, tam coś się kryło. Tam coś było za tymi drzwiami. Co ty? Jezu, ja się boję, że ona mi zaraz zniknie z oka. Dobra, akurat skróty klawiszowe tutaj to ogarniam. O, dobra, stop. W ogóle jakiego ona ma skina, co to jest? I chyba to jest jakaś Ukrainka. Bo wszędzie ma flagę Ukrainy. Ło! Ło, 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 ło! Czemu ja tutaj nic nie widzę? Co to jest?
Tutaj nic nie ma. Cofnąłem się chyba do wyjścia, nie? Tak. Kurde, gdzie ona jest? Nie wiem, idę przed siebie cały czas, może ją znajdę. Ty, no nie no, ja, co, ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Ty, nie no! Trafiłem się, o dobra, jest tu! O Boże! Dobra, kucam. Co się dzieje? Co teraz robimy ogólnie? Nie no, bardzo ładnie jest ta mapa wykonana akurat. To jest chyba jedyny plus tej mapy. Że gierka jest bardzo ładnie zrobiona. Co to jest za skin w ogóle? Mama. Co to się dzieje? W ogóle. U, mam latarkę! Ty, tam coś chyba idzie? Nie. To, no i to się, słuchajcie, nazywa horror. Dobra, ona mówi po ukraińsku, dlatego to jest raczej jakaś Ukrainka. W ogóle, słuchajcie, jaki ten hotel jest już stary. W sensie, o, wygląda taki stary mega, nie? Tu są pewnie jakieś tekstury deszczu. Fajnie, fajnie to wygląda. Fajne jest też, fajnie, że też znaleźliśmy latarkę. Słuchajcie, tryb łatwy, to jest po prostu tryb łatwy i koniec. Ty, gdzie ty jesteś? Dobra, chodź. O, dobra, też się chowam. Chowamy się. I wychodzimy. No jestem, siema. Co tutaj się dzieje? Odblokuj osiągnięcie jakieś. Dobra, ona coś szuka po tych szafkach, więc spoko. A dobra, tak działa ta latarka, okej, okay, już ogarniam. O kurde, ej, ale wiecie co jest też fajnie w tej grze? W tych dorsach, że fajne jest eksplorowanie tego hotelu, bardzo fajne to jest. Gdyby ta gierka była jakimś roleplayem, albo jakimś, albo w ogóle jakimś takim story, albo nie wiem, czymś takim roleplayem czy coś, to to by była bardzo fajna gra. Taka do eksplorowania, nie? Bo grafika tutaj jest na bardzo dobrym poziomie. Szczerze tutaj gierka typu Arsenal to by była fajna, szczerze, na takiej mapce. No ale dobre. Szczerze, nie znaleźliśmy jeszcze nikogo. Ona coś nadal szuka po tych szafkach. Bo my szukamy nadal, słuchajcie, tych kluczy do następnych drzwi chyba, nie? Co to jest? Kolejna latarka już chyba. O kurde, dobra, fajnie, fajnie. Ale w sumie nie wiem, nie znam się. O kurde, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra. Chciałem przejść chyba przez to. Nie, 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 chodź tu, dobra. Jak się przytrzymuje W, to słuchajcie, się biega. Chyba tak to rozumiem, nie wiem. Już 22 pokój, kurde, ile jeszcze tu tych pokoi? W ogóle ten hotel jest mega duży już. Ty, tutaj chyba już byliśmy. O, kurde! O, Jezu! Ja nie mogę! Ale znowu ten jumpscare nie był jakiś straszny. Dobra, słuchajcie, mamy 3-3 team, to będzie przekozackie. I teraz, widzowie, już ogarniam tą grę. I teraz już nawet tutaj były wskazówki, że trzeba się słuchać wskazówek, które wyskakują, więc teraz wszystko ogarniam. Więc myślę, że teraz gierka będzie fajna. I w sumie, bo tak nigdy nie byłem zachęcony do tej gry, ale teraz jak sobie tak gram, w sumie na nudy to gierka, myślę, że ciekawa. Ej, ale dobra, mieliśmy potrójny team i co jest? Mieliśmy być tutaj w trójkę. A dobra, gościu dołączył. W sensie nie ma go tutaj nigdzie, ale... O, siema, Jerzeki. Ej, ale będzie bek, jak ten gościu nadejdzie i będę myślał, że to jakiś potwór jest, nie? Dobra, tutaj już ogarniam, że trzeba iść tu i tutaj trzeba sobie wziąć ten klucz. I teraz znowu kucnąć. I teraz tutaj idziemy, nie? I tego, słuchajcie, przytrzymujemy. Idziemy dalej tutaj, chodźcie za mną. No i szukamy dalej, słuchajcie. Gościu już chyba coś znalazł. W ogóle, ej, tutaj co chwilę jest jakaś inna mapa. Wcześniej nie mieliśmy tutaj wejścia, nie? Ej, fajnie, dobra. Co tu za stacja jakaś benzynowa tutaj jest? Czy gościu za nami idzie? Chyba idzie, ale coś żwawo. W sensie żwawo, no Jezu, co ja gadam w ogóle. Dobra. Lecimy dalej. Jezu, jaki ten gościu speedrunner jest, nie? Dobra, teraz fajniej, bo mamy chłopaków w teamie, to będzie już kozak, nie? Jeszcze tym bardziej, że ja teraz tu gierkę już bardziej ogarniam, to już będzie fajnie, nie? Dobra, muszę zwracać uwagę, czy typy się chowają w szafach, bo jeżeli się chowają, to ja też się muszę chować. Ale to ma jakieś powiadomienia wtedy wyskakują.
Bo normalnie jak się tak o chyba po prostu schowa się w szafie, tak o po prostu, to chyba wtedy tam siedzi jakiś potwór i nas zjada. No to w sumie nie wiem dokładnie też jak to działa, no ale jest dobre, gościu idzie za nami, idzie. Dobra, mnie to też tutaj nawet nie interesuje to co oni robią, po prostu idę przed siebie. Ej, chodźcie, czemu wy się... O, dobra, dobra, chyba będzie chowanko do szafy. A, bo trzęsła się tak ziemia, dobra, jak się trzęsie to... Chodźmy, dobra, idziemy. Jak się trzęsie ziemia, to chyba wtedy nadchodzi ten słur, nie? No i dobra. Kurde, tu są dwie szafy, ale by był... O kurde. O kurde, teraz już nie mam latarki, ale dobra, chowamy się. W sensie, jesteśmy przy szafach. Wszyscy się kampią, dobra, ja też. Okej. Nic nie widzę, ogólnie jest nadal ciemno. Chyba czekamy, aż po prostu będzie widno i wtedy wychodzimy. Nie, nie, nie. Co się dzieje? Poszły już typy? Nie, ja chyba jestem sam. Oni poszli już gdzieś. O nie! Oni gdzieś już poszli. Dobra, bo ich nie ma w szafach. A tutaj jest. Jezu, gościu, jak się cieszę, że cię znalazłam. Dobra, jesteśmy już razem. Na razie przez chwilę miałem takiego what, co się dzieje, ale już ogarniam. Dobra, co dalej? Idziemy za gościem. Tam jest drugi gościu, dlatego fajnie. Chodź, gościu, tam. No gdzie ty idziesz? Chodź, a dobra, tutaj chodźmy, no. Dobra, kampimy się przy szafach. Nie, dobra, idziemy tu. O nie, tutaj jest ciemno. O dobra, już jest jasno. O dobra, dobra, dobra. A dobra, bo wy idziecie tu. Dobra, uciekam. Można usiąść? Nie, nie można chyba usiąść. Ty w ogóle, czemu mam kursor swój? Dobra. Gościu tu jest. Tu wszystko już podsłaniał. No dobra, zobaczymy, czy nam się uda przejść gierkę. Czy tutaj się coś zmieniło chyba? Dobra. Ej, ale gierka nie jest taka straszna. Naprawdę. Wydawało mi się, że jest straszniejsza. Dobra, bo nie wiem dokładnie, kiedy ten duch się te potwory się zjawiły. Czemu ja w ogóle na potwory mówię duchy na przykład? Nie, przecież to jest chyba w ogóle oddzielne. No bo duch to jest duch taki, nie? Co wy robicie? Czemu wy... A, dobra, bo to tak trzeba... Ty, ale ta gra jest dobrze zrobiona, nie? Fajnie, fajnie. Dobra, to jest jakiś korytarz. Pokój numer 20. Jezu! Dobra, gościu już wyszedł z szafy, bo... Tutaj trzeba szukać szafy, bo... O kurde! O kurde, ale gościa odtrąciło. Tu się w ogóle coś zapadło? To jest dziwne. Dobra, tu jest Jezu, ej, ale naprawdę tutaj ta gierka ma taki klimat. Patrzcie, jak my już daleko przyszliśmy, nie? Ta gierka ma taki klimat. W ogóle ja nic nie robię, tylko za nimi łażę, nie? Jest. Dobra, tutaj jest coś. Idziemy dalej. Tutaj się nic nie dzieje. Dobra, idziemy dalej. Tak ci siak. Dobra, tutaj są szafeczki. Gościu, otwieraj to. Dobra, mamy do 23 wejście. Wy wchodźcie pierwsi. O dobra, muszę się trzymać za tym typem, za tymi białymi łapami muszę iść. O, dobra, 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 idę! Okej, tutaj są szafy, więc jak ktoś to wiecie. Dobra, ludzie się też trzymają. Tej szafy. Dobra. Też coś się tutaj działo. Już chyba trzeba wychodzić, tak, bo gościu ma tutaj latarkę w ogóle, zobaczcie. Dobra, czyli trzeba tylko na chwilę wchodzić do tych szaf. Dobra, idziemy dalej. Tu chyba byłem już ostatnio, ale... Ej, dobra, z tymi chłopakami to jest, słuchajcie, najlepszy team, naprawdę. Oni ogarniają tutaj. Ja idę za tym gościem, bo on chyba bardziej ogarnia, mi się wydaje. I on ma też latarkę. Dobra, jednak trzeba stąd wyjść. Idziemy jednak do tamtego typa chyba. Nie, wychodzimy stąd. Jezu, dobra, bo ja nie wiem, co w ogóle robić, bo oni tak łażą jak nie wiem. A oni ogarniają tą grę, dlatego... Nie wiem, ten gościu gdzieś ucieka. O dobra, gościu ma latarkę. Fajnie.
Dobra, idziemy za typem. O, Jezu! Boję się, że coś mi tu zaraz zje, ale dobra. Ej, naprawdę, ten tryb trudny to był naprawdę tryb trudny, a ten to jest taki łatwy. I tam coś chyba było na ścianie, miałem wrażenie. O, dobra, tutaj stoją potwory. Mi się wydaje. O, jak tu dziwnie jest, ale zazdroszczę temu typowi, co ma latarkę, nie? Mega mu zazdroszczę. Ty, a może tu jest latarka? Nie ma, dobra. Kurczę, no ja chcę iść za tym typem. No nie mogę, zaklinowałem się. Kurczę! Zaklinowałem się! Nie, ja się zgubiłem! No i pożarł mnie, kurde, ten. Co to jest? Co to jest w ogóle? I co, ja przeżyję czy umrę? Umrę pewnie, nie? O Jezu! Dobra, teraz to się trochę wystraszyłem, tak szczerze. No ale dobra, czyli tam trzeba szybko zwiewać, ale tu trzeba mieć latarkę, słuchajcie, bo... Okej, okay. Światła cię poprowadzą. No spoko. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli to, stawcie łapeczkę w górę. No i co? Ja z wami żegnam, pa, pa.